Ojciec Święty Jan Paweł II w roku 2003 przypomniał całemu Kościołowi i nam, katolikom, o nieustannej obecności Chrystusa pośród nas. Współczesna boliwijska mistyczka Katrina Rivas otrzymała od Boga łaskę niezwykłego poznania i przeżycia ofiary mszy świętej, które przekazała Kościołowi w książce pod tytułem Tajemnica mszy świętej. W jej objawieniach Matka Boska prosi, aby podzieliła się ze światem tym niezwykłym objawieniem. Matka Boska i sam Pan Jezus ubolewa nad faktem, że wiele katolików nie umie przeżywać spotkania z Nim w czasie mszy świętej. Pan Jezus mówi do nas: msza święta to ja sam. Przychodzę do was karmić was moim ciałem i krwią. Pragnę zbawić wiele dusz. Jestem Bogiem żyjącym, pełnym miłości i miłosierdzia. Katrina jest stygmatyczką, której w czasie spotkań z Panem Jezusem otwierają się rany na dłoniach i czole. Była wierną katoliczką, jak wielu z nas. Dzisiaj jest świecką misjonarką. Na prośbę kapłanów katolickich kościołów w Chicago, między innymi księdza Andrzeja, który w ten czas był proboszczem Świętej Trójcy, podjęłam się tej pięknej ewangelizacji. Dziękuję Panu, że wybrał mnie na swoje narzędzie. Przez nieustanną adorację przed Najświętszym Sakramentem otrzymałam dużo łask i wiary, że Jezus żyje. Ja wraz ze wspólnotą katolickich kościołów jesteśmy świadomi, że to jest dzieło Boga. Czujemy, widzimy, że nas prowadzi i błogosławi w posłudze na Jego chwałę. Dzisiaj jesteśmy tutaj, ze mną jest kleryk Piotr, jeden z naszych kolegów, pan Mietek. Jesteśmy, żeby was, waszych przyjaciół, wasze rodziny, wasze dzieci idące do pierwszej komunii, do bierzmowania, zaprosić na spotkanie z Panem Jezusem. Otworzyć wasze serca na Jego miłość. Pamiętajcie, Eucharystia jest deptana. Coraz bardziej młodzi ludzie odsuwają się od Kościoła. Pamiętajmy, że brakuje nam kapłanów, żeby nas prowadzili do zbawienia. Prosimy, przyjdźcie 25 czerwca. Przyjeżdżamy z 40-osobową grupą, całe rodziny, dzieci, rodzice, młodzież. Jedna z uczestniczek Tajemnicy mszy świętej jest wśród was, która też będzie występować. Ofiarami zebranymi w kościołach, w 18 kościołach, zużyliśmy pieniążki, żeby opłacić autobus, żeby przyjechać do was, żeby wam pokazać piękną tajemnicę mszy świętej, żeby ewangelizować. Prosimy was, ewangelizujcie razem z nami, mówcie o nas, zapraszajcie. Pamiętajcie, po obejrzeniu tajemnicy mszy świętej, każda następna msza święta będzie dla was już inna. Przeżyjecie ją inaczej. Prosimy was bardzo, módlcie się za kapłanów, o czym Pan Jezus wspomina w tej tajemnicy. Jeżeli chcecie, drodzy bracia i siostry, więcej dostać informacji na temat tajemnicy mszy świętej, bardzo proszę, wejdźcie na YouTube. 21 marca było w programie polowicznym było spotkanie ze mną. Nazywa się Damski Punkt Widzenia. I tam mówię, opowiadam, są urywki misterium o tym, jak reagują kościoły, księża, wszyscy, co przychodzą do tajemnicy mszy świętej.
Pan Jezus żyje. I nigdy o tym nie zapominajmy. Bóg zapłaci.